Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie finałowym projektu Koncerty Ogólnodostępne. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna. Wszystkie koncerty, które mieliście Państwo możliwość zobaczyć w plenerze, w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej w lipcu, w czerwcu, w sierpniu, zapowiadały koncert finałowy, a więc koncert dzisiejszy, który Państwo oglądają online. Proszę Państwa, koncert finałowy. Włodek Pawlik Trio! Pierwszy utwór, który zaczniemy, nazywa się Ameryka. To jest tytułowy utwór z płyty pod tytułem Ameryka. Potem będę zapowiadał następne utwory, ale zanim zaczniemy koncert, chciałbym przedstawić moich przyjaciół, którzy przybyli tu razem ze mną i są obecnie ze mną na scenie. Na perkusji one of the best, Czarek Konrad. Damian Kostka, kontrabas, gitara basowa. Ja nazywam się Włodek Pawlik. Zapraszam serdecznie do słuchania. Ameryka. Thank you.
przedstawię teraz następne utwory. Office to jest temat z filmu Reverse, do którego miałem kiedyś zacząć napisać muzykę w takiej wersji jazzowej. Następny utwór to Blue Moon. Blue Moon, nie mylić z Blue Monk. Munk poświęcony, dedykowany polskiemu reżyserowi Andrzejowi Munkowi. I następny utwór Prego Gracje. Tytuł między innymi wiersza Jarosława Iwaszkiewicza, który był inspiracją do napisania tego utworu. Dziękuję. Thank you.
Thank you.
w sumie, no jak się tak dalej rozegramy w tych okolicznościach przyrody wyjątkowych, to będzie niesamowita historia, ponieważ coraz bardziej się tutaj jednoczymy z przyrodą i z państwem, z naturą. A ktoś tam zakręcił kurek z góry, także jest wszystko w porządku. Trzymamy kciuki, żeby tak dalej w ten sposób przebiegał również ten atmosferyczny kontekst koncertu. Pora na dwa utwory, które nagrałem w trio na mojej ostatniej płycie w trio z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszko. Płyta Moniuszko Pawlik Polish Jazz. Moje aranżacje na trio w wersji właśnie jazzowej. Nie będę się chwalił, ile że w 2019 roku naprawdę zjeździliśmy z tym materiałem, z tym programem. Całą Polskę, nie tylko, również w Stanach Zjednoczonych dowiedziano się o Stanisławie Moniuszko za pośrednictwem właśnie tej płyty. Graliśmy koncerty w Chicago, między innymi z orkiestrą, a w Stanach Zjednoczonych w innej wersji takiej jazzowo-symfonicznej, którą napisałem specjalnie na tamtą okazję. A dzisiaj zagramy dwa utwory z tej w sumie bardzo aktualnej ciągle płyty. Pierwszy to jest interpretacja nasza arii Jątka. Szumią jodły na gór szczycie. I drugi utwór to będzie, nie może być po prostu inny, jak tylko Prząśniczka. Także zaczynamy od Szumią jodły na gór szczycie, aria Jątka z opery Halka. Thank you.
Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za to, że umożliwiliście nam ten uroczy pod każdym względem koncert, również i dla nas. Następny utwór to też kompozycja moja z płyty America pod tytułem Speed Limited i potem zagramy utwór, balladę z płyty 19 Calicia pod tytułem Follow the Stars.
Czarek Konrad. Damian Kostka. Włodek Pawlik. Dziękuję bardzo. Tak jak zapowiadałem. Zagramy utwór pod tytułem Follow the Stars, podążając za gwiazdami. Płyta Night in Galicia. Thank you.
Dziękujemy bardzo i na zakończenie tytułowy utwór z płyty Night in Galicia, Noc w Kaliszu, czyli utwór pod tytułem Night in Galicia. Thank you.
Czarek Konrad. Damian Koska, Wodek Pawlitryja. Dzięki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem prezesem Across Music Foundation, Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, i wspólnie z Polkowickim Centrum Kultury pracowaliśmy nad tym wydarzeniem dosyć długo, żeby miało taki kształt w tym niesamowitym miejscu. I z tego miejsca chciałam też również podziękować szczególnie pani Joannie Stępień, która naprawdę włożyła całe swoje serce, żeby ten koncert został zrealizowany, żeby doszedł do skutku, i myślę, że również pogoda nam dzisiaj bardzo pomogła, ponieważ wcześniej przed rozpoczęciem nagrań był deszcz, ale wszystko się uspokoiło, także warto z naszej strony było pokonać tyle kilometrów, żeby stwierdzić, że jest takie piękne miejsce na ziemi jak Polkowice i tacy wspaniali ludzie, którzy przyczynili się do realizacji tego koncertu. Serdecznie za to dziękuję.